Cześć moi drodzy, witam was w następnym wideo na moim kanale i dzisiaj taki update a propos tutaj airdropu od Rebus. No właśnie, ja tutaj sobie teraz zrobiłem drugi airdrop, niby z tego samego walletu na Kepler, ale teoretycznie odebrałem go tutaj właśnie za pomocą MetaMaska. Ponieważ uwaga, dodano tutaj kilka nowych metod, jak mamy Connect Wallet, mamy tutaj Kepler Wallet, Kepler Wallet FMOS. Tutaj mamy cały opis tego, jak sobie właśnie odebrać ten airdrop z FMOS-a, jeśli on nam to nie skakuje. Ale dużo prościej jest też, jeśli macie połączony ten adres właśnie z Keplera, z FMOS-a na MetaMaska. Wtedy łączycie się za pomocą MetaMaska, dodajecie sobie tutaj sieć Rebus na tym koncie MetaMaskowym i wtedy macie tutaj, tadam, następny airdrop. Także ja tutaj, jak widzicie, trochę dostałem, to 4, 5, 6, 750 łącznie mam tutaj Rebus. No i teraz zobaczmy właśnie, jakby się tutaj wylogować i kliknąć teraz Connect Wallet. No zobaczcie, to jest mój wallet Kepler, pomimo że to jest ten sam wallet, który mam właśnie połączony na MetaMasku. Jest to ten sam wallet Kepler, ale jednak wykrywa go w inny sposób. No i zobaczcie, jak tutaj klikam Connect właśnie Wallet przez Kepler Wallet FMOS, no to wtedy też mi jakby go nie wykrywa. No ale właśnie, tu jest ten cały opis, do którego zmierzamy. Only select this option if you are using the FMOS chain with Kepler. You will be able to connect the Rebus chain with the Rebus address derived from the FMOS address to redeem the airdrop. Czyli po polskiemu inaczej, musimy wyrzucić tutaj z Keplera sieć Rebus po to, żeby dodać ją jeszcze raz za pomocą tej strony właśnie tej opcji. Także spróbuję, moi drodzy, ja ją za chwilę tutaj wywalę, przyłączę się na tą sieć i zobaczymy, czy to właśnie zadziałało. Dobra, także klikamy sobie tutaj cap, no ja jestem sobie na jakimś Orbitz w tej chwili, akurat wcześniej zmieniałem, więc tak to zostało. Dobra, ale szukamy właśnie Rebus, czy jest tutaj na samym końcu u mnie, wy sobie poszukajcie, w zależności od tego, jak go dodawaliście i kiedy go dodawaliście, no to macie go tutaj albo wyżej, albo niżej. No i usuwamy tą sieć. Are you sure to remove the Rebus, czy Rebus po polskiemu? Tak, klikamy usuń. Ok, to już powinno zostać usunięte, sprawdźmy. Tak, nie ma. Więc teraz tak, odświeżamy sobie jeszcze raz tą stronę. Klikamy Connect Wallet i klikamy Kepler Wallet FMOS i sprawdźmy, czy poprawnie zostanie to dodane. Potwierdzamy. I tak, proszę bardzo, mamy to samo, co zrobiliśmy wcześniej za pomocą właśnie tutaj MetaMaska. Teraz wylogujmy się, połączmy się za pomocą Keplera. I teraz, moi drodzy, jedyny problem, który wystąpił, bo sprawdziłem sobie też na drugim właśnie ekranie w przeglądarce, to niestety, ale w momencie, kiedy sobie dodacie to za pomocą właśnie tej drugiej opcji, to później jak klikniecie sobie pierwszą opcję Kepler Wallet, no to jakby wam się to nie łączy ze sobą, tylko są dwie oddzielne opcje, dwa oddzielne łańcuchy, no niestety, więc lepiej tutaj używać MetaMaska, aczkolwiek jeśli chcecie właśnie używać Keplera, no to macie do dyspozycji właśnie tą opcję, którą wam pokazałem. Aczkolwiek pamiętajcie o tym, żeby za każdym razem usuwać sobie tą sieć Rebus. Jeśli odbieracie na przykład tutaj airdropa z Atoma, a jeśli odbieracie na przykład tutaj airdropa z FMOS, no to musicie się przełączać między tymi dwoma właśnie airdropami, ponieważ one się nie łączą i tutaj nawet jeśli później przechodzicie do zakładki Stake, no to widzicie albo jedną opcję, czyli Stake Validators, z jednej opcji albo z drugiej, czyli jeśli połączymy się tutaj z MetaMaskiem, no to widać właśnie, że tutaj mam token Stake 10. Jeśli połączę się z Kepler Wallet, widać, że tutaj jest token Stake 200 akurat z tej puli. I właśnie w przypadku, kiedy usuniecie sieć, później połączycie tutaj ją tą drugą opcją Kepler Wallet FMOS, to klikając nawet tą pierwszą, będziecie widzieli tylko tą drugą opcję, czyli już tą z MetaMaska, czyli z sieci FMOS, ale z Ethereum po tej sieci, więc no niestety nie jest jeszcze to aż tak zgrane, tak kompatybilne, aczkolwiek dodaję wam to opcję, aby odebrać, jeśli kwalifikowaliście się, właśnie mieliście FMOS-a, aby odebrać ten airdrop i po prostu zrobić już zadania. No ale osobiście polecam jednak korzystać z MetaMaska, wtedy macie tutaj prosty przełącznik, macie tutaj MetaMaska, a tutaj Kepler Wallet i wtedy wszystko jest tutaj w porządku. Oczywiście więcej instrukcji znajdziecie tutaj na mojej playliście o sieci Kosmos i po prostu też w filmach o MetaMasku. Także moi drodzy, to wszystko w tym krótkim update'cie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji do kanału, o łapce w górę, komentarzach oraz oczywiście o dzwoneczku, co by przypominać wam o nowych wideo. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!